Czas nie stał w miejscu, choć płynął leniwie. Gdy Krzysiek łapał roboty w różnych zakładach, obejmując stanowiska kierowcy w MPK, Transmleczu, czy jako palacza w poszczególnych spółkach i zakładach, młodsze postacie uniwersum zaczęły wchodzić w etap burzliwej młodości. Dziś, zgodnie z wieloma waszymi prośbami, prześledzimy sobie losy Wojciecha Suchodolskiego. Oczywiście niecałościowo skupimy się na urywkach z lat 80., 90. i zahaczymy o jakąś część 2000. 1987. Rodzina Suchodolskich. Tata Zenon, mama Janina, starszy brat Mariusz i najmłodszy Wojtek mieszkała w wynajętym, drewnianym domu przy ulicy Angielskiej w centrum Białegostoku. Matka Wojtka dostaje możliwość wyjazdu za pracą do Stanów Zjednoczonych. Takie wyjazdy dla rodzin były wielką szansą, ale dla tej konkretnej zakończył się on niestety wielką tragedią. Dla młodego majora wyjazd mamy musiał być bardzo trudną sytuacją w życiu, gdyż miał z nią zdrową, silną relację. Może właśnie przez to Wojtek stał się jednym z najgorszych uczniów w klasie. W jego rodzinnym domu rozwijał się alkoholizm ojca. 1989. Zaledwie 2 lata wystarczyły, by rodzina Suchodolskich przeniosła się z drewnianego mieszkania na ulicę Świętojańską 13 do 3-pokojowego mieszkania własnościowego, kupionego właśnie dzięki pieniądzom z pracy mamy Wojtka w Ameryce. Niestety, w tym samym roku Janina Suchodolska zaczęła poważnie chorować na raka trzustki z przerzutami na nerki. W stanie ciężkim wróciła do kraju i niestety szybko zmarła. Najprawdopodobniej 22 stycznia 1990 roku, choć na jednym z live'ów major wspominał coś o marcu. Wszystko się sypie, ojciec Suchego, Zenon, pije coraz więcej, a gdy brakuje mu pieniędzy, wyprzedaje wszystko z domu, łącznie z meblami i robi w nim melinę. 15-letni Suchy oblewa 8 klasę szkoły podstawowej, a potem w ogóle przestaje chodzić do szkoły. W tym okresie często odwiedza grób matki, której bardzo żałował i za którą bardzo tęsknił. 1990. 16-letni major trafia do poprawczaka w kamienicy Elbląskiej. Nie udało mi się ustalić dokładnie, za co trafił do tego poprawczaka. Prawdopodobnie powodem mogło być po prostu to, że unikał obowiązku szkolnego. 1991. Ojciec majora sprowadza do domu młodszą towarzyszkę życia wraz z 2 córkami i robią wszystko, aby 17-letniego Wojtka pozbyć się z domu. Jego starszy brat Mariusz miał dość tego wszystkiego i już wcześniej się wyprowadził, a teraz naciskano na majora, by również się wyniósł. Wojtek twierdził, że dzięki temu obie córki tej nowej kobiety miałyby każda po własnym pokoju i to miało być tą główną motywacją dorosłych do naciskania na jego wyprowadzkę. Chcieli się go pozbyć, on się nie dawał, ale sam popełnił błąd i został ponownie zamknięty w poprawczaku. Za co? Znów nie mam pojęcia. Tam też szkoli się z obsługi tokarki, by móc w przyszłości toczyć życie youtubera na szkolnej 17. Dla porównania, w tym samym roku, w 1991, 15-letni Jarosław Andrzejewski, znany szerzej jako Meksykano, kończy szkołę podstawową i stawia kolejne kroki w edukacji. Wybiera 4-letnie technikum kolejowe. O Meksyku powstał oddzielny materiał, jednak będę co jakiś czas wplątywał wątek jego i innych postaci mniej więcej w wieku majora albo z towarzystwa, gdyż jest to po prostu ciekawy punkt odniesienia, jeśli chodzi o zaliczanie pewnych etapów w życiu. Szanowny Państwo, kochani moi, i tak właśnie znajdujemy się w latach 90. Wieją wiatry zmian, a w Polsce jest i śmieszno, i straszno. Zależy, jak na to spojrzysz. Ogólny chaos i brak stabilizacji państwa oraz jego organów mądrym cwaniakom dają ogromne pole do popisu. Za to tym, którzy chcą być jak mądrzy cwaniacy, ale po prostu nie mają predyspozycji, gwarantuje cykliczną odsiadkę. Dla Wojtka to życiowy czas. Wybija się na niezależność, mieszka w kamienicy w centrum Białegostoku na Bema i wybiera szybką drogę do pieniędzy. Wkręca się w środowisko przestępcze, kradzieże samochodów, włamania do sklepów spożywczych i kiosków. Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spod dnia.
A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Nigdy się nie przyznawaj. Nie jest to pasmo samych sukcesów, bo po drodze zalicza wpadki, niczym w Monopoly co jakiś czas wchodzi na pole, idziesz do więzienia. Pierwszy wyrok 1994, 3,5 roku odsiadki za kilkanaście udowodnionych przestępstw. Przekreśla to pierwszy poważny związek Majora z koleżanką Asią, z którą planowali już jakąś wspólną przyszłość. Suchy ma zaledwie 20 lat i zamiast odbywać zasadniczą służbę wojskową, odsiaduje karę pozbawienia wolności. Będąc na zakładzie w stanie ciężkim, trafia do szpitala z pękniętym wrzodem jelita grubego. Został tam zresztą cudem odratowany. 1994 to również istotna data w historii Krzysztofa Kononowicza, gdyż od tego roku jest oficjalnie bezrobotny aż do dnia dzisiejszego. Nagrywając to w 2023 mogę śmiało powiedzieć, że Krzysztof jest bezrobotny od 29 lat. 1995-1996. Meksyk odbywa zasadniczą służbę wojskową na profilu saperskim. Prawdopodobnie w tych latach 40-letni pan Tomasz Baranowski kończy karierę nauczyciela i otwiera jedną z pierwszych w Białymstoku firm reklamowych. Biznes bardzo dobrze się kręci, ale niestety pan Tomasz szybciej wydaje niż zarabia. Coraz bardziej roztrwania majątek i w przyszłości będzie musiał się zmierzyć z tego konsekwencjami. 1998. Jak dobrze wiadomo, w złodziejskim fachu apetyt rośnie w miarę jedzenia, a każda odsiadka to okazja do nawiązania nowych kontaktów z ludźmi z branży. W normalnych biznesach płaci się za targi, szkolenia i meetingi, a tu wystarczy trafić do pierdla na koszt podatników. Tak więc Wojciech poznał znakomitych kamratów, wraz z którymi po wyjściu z pasiaków zajęli się poważniejszymi i bardziej dochodowymi przestępstwami. Ściągali haracze od Białorusinów i innych przyjezdnych handlarzy, którzy zjeżdżali się po prostu z towarem lub przemytem do Białegostoku. Jak ktoś nie chciał im płacić po dobroci, zostawał pobity i całkowicie okradziony z tego, co miał na sprzedaż. Któregoś razu ofiarą nieudanego wymuszenia i w konsekwencji pobicia przez majora i zapewne jakiegoś kolegę do spółki, stał się białoruski milicjant, który przyjechał skandlować jakąś drobnicę. Tym razem majorowi nie uszło to na sucho i wylądował na dołku. Do tego doszło jeszcze kilka innych spraw o inne przestępstwa. No jak to w tych czasach bywało, póki się robiło krzywdę normalnym cywilom, to policja jakoś mocno się nie interesowała i proceder kwitł. Dopiero gdy ofiarą stał się mundurowy, sprawy nabierały tempa i ukracano proceder. Zapewne właśnie dlatego Wojtka przetrzepali porządnie, znaleźli przy nim i u niego fanty, z których nie potrafił się wytłumaczyć, przez co poleciał etapami na 6,5 roku kolejnej odsiadki. Przez ten czas dyżurował na kuchni, gdzie wykonywał dość nieskomplikowane prace, m.in. obierał warzywa, wózkiem wraz z trzema kolegami woził produkty potrzebne do przygotowywania posiłków dla całego zakładu karnego oraz odwoził puste skrzynki i opakowania po produktach. Rozwoził też jedzenie po celach, robił tam za coś na kształt fryzjera, ale to fryzjerstwo to, powiedzmy sobie jasno, sprowadzało się do golenia współwięźniów na łyso. W wolnej chwili Suchy przemycał co lepsze kąski z kuchni współwięźniom w zamian za kawę i papierosy. Wspominał, że w więzieniu można mieć wielu kolegów, nawet dobrych kolegów, ale nie ma tam przyjaciół. Prawdopodobnie w 2001 roku major zostaje pomówiony o kontakty ze zorganizowaną grupą przestępczą oraz przerzut i handel narkotykami. Przewożą go do słynnego więzienia w Sztumie. Zdechniesz w niebu w Sztumie! Jest to jednostka typu zamkniętego dla recydywistów. Ogółem przez kolejne lata Szyjor był podopiecznym zakładów poprawczych w Iławie, Kamińsku, Tarnowie, Siedlcach i Sztumie i pewnie wielu, wielu innych. W 2001 roku również powstaje nowa siła polityczna, Ruch Obrony Bezrobotnych, wchodzący w skład KPN-u Adama Słomki. Marek Czarniawski angażuje się w budowę struktury tej formacji na terenie Białegostoku
i będzie startował z jej listy w wyborach 2002. Marek Czerniawski, doktor nauk humanistycznych, jeden z dwóch twórców sławy Krzysztofa Kononowicza. Za doktorem Czerniawskim. Krzysztof Kononowicz miał w zwyczaju odwiedzać wszystkie miejskie instytucje, więc kiedy usłyszał o tworzącym się ruchu obrony bezrobotnych, tylko kwestią czasu było nasze spotkanie. Ruch obrony bezrobotnych wchodzący w skład KPN-u startuje w wyborach samorządowych w 2002 roku. Krzysztof Kononowicz zgłasza się do Marka Czerniawskiego jako zainteresowany startem z ich list na urząd prezydenta miasta Białegostoku. Jednak niestety, zrobił to dwa dni po terminie rejestracji kandydatów. Nie może więc wziąć udziału w akcji wyborczej. W programie Talk to Shock, gdy padło pytanie w stronę pana Czerniawskiego, czy zatem Krzysztof Kononowicz mógł być już w tym 2002 roku wielką polską gwiazdą polityki, Adam Czerzetkowicz stanowczo zaprzeczył, podkreślając, że w tym czasie nie było YouTube'a, który okazał się realnym kluczem do sukcesu Krzyśka. Więc jednym słowem, nic straconego. Dr Marek Czerniawski w wyborach 2002, startując z trzeciego miejsca łomżyńskiej listy Ruchu Obrony Bezrobotnych, uzyskuje 55 głosów, co nie daje mu co prawda żadnego mandatu, ale jest całkiem przyzwoitym wynikiem, jak na takie małe i świeże ugrupowanie. ROB jako całość uzyskał 338 głosów na 16 zarejestrowanych komitetów. Ich ugrupowanie zajmuje ex aequo szóste miejsce, remisując z Unią Polityki Realnej Janusza Korwin-Mikkego. W 2004 roku Major był jednym z co najmniej 114 osadzonych skarżących państwo polskie przed Trybunałem w Strasburgu odnośnie łamania praw człowieka. Chodziło głównie o przeludnienie w polskich więzieniach oraz złe warunki sanitarne. Sprawa będzie się ciągnęła latami i Suchodolski realnie zostanie stroną wygraną, a większość z kwoty zadośćuczynienia, które uzyskał w ramach tej wygranej, czyli 15 tysięcy, pochłoną koszty prawne, a sam Suchy stwierdzi, że z resztą, która mu tam została na czysto, to stało się tak, że nawet tą resztę od niego wyłudzili, ale nigdy nie powiedział kto i w jakich okolicznościach. Próbowałem się wczytać w akta sprawy, ale temat jest długi, trudny, zawiły i nie ma takiego jednego sensownego podsumowania. W skrócie, część placówek penitencjarnych w Polsce była cyklicznie przeludniona w rozumieniu prawa polskiego, a warto zaznaczyć, że według polskich obrońców to, co państwo polskie uznawało za standard, było znacznie zaniżone w stosunku do innych państw europejskich. Jeżeli ktoś ma czas, determinację i dobry angielski, to zapraszam. W tym samym roku ojciec Konona, pan Bronisław, umiera, dożywając zawrotnie sędziwego wieku. Zawiłe losy jego życia i długowieczności znajdzie się w playliście Kononologia. Gdy Major siedzi, Krzysiek nieśpiesznie szuka okazji na karierę społeczno-polityczną, a pan Tomasz toczy życie hedonistycznego biznesmena. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Leszek Bubel, kandydat na senatora. Olsztyn, Nidzica, Szczytno plus powiat. Strzelam prosto w czoło, bez ostrzeżenia. Do bandytów, oszustów, złodziei, no i polityków. Poseł Adam Słomka z KPN Ojczyzna został obrzucony jajkami przez kilka osób, w tym przez Krzaklewskiego, ale nie Mariana, lecz jego bratanka Stanisława. Sytuacja, którą Państwo widzą, miała miejsce w Krakowie. Młodzi ludzie, rzucając jajkami, chcieli zmusić posłów Karkowskiego i Słomkę do, jak powiedzieli, zaprzestania oczerniania premiera Buzka. Ten, który ucieka, to właśnie bratanek Mariana Krzaklewskiego. Nowy sposób na walkę z oczernianiem za pomocą żółtka i białka. Oto forsa! Biorę ten zamek
Raz księżniczko! Lepiej skoczyć do rzeki i utonąć, niż mieć Niemca cudzoziemca. My Polacy w żelazie się kochamy, nie w banknotach. Przecież wszystko jest do kupienia. Ja się na wasz mości śmieci nie pcham nieproszony, więc walcz! Skorumpowane polityczne pseudoelity, sprzedające matkę ojczyznę za brukselskie stołki. Biada im, biada. Wielki kanclerz Gerhard Schröder i jego przyboczna Erika Steinbach, jako miłośnicy cudzego mienia, idąc śladami germańskiej ekspansji, wzywają ciebie, panie, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo twoje, którego wam widać brakuje, podnieść, ślę wam te dwa nagie miecze. Mieczów i woli walki ci u nas dostatek, ale i te przyjmę jako wróżbę zwycięstwa i karę za waszą nieprawość i pychę. Z prastarej piastowskiej ziemi rusza do polskiego parlamentu Polska Partia Narodowa, aby strzec Polskę przed kolejnym drank na hostem, tym razem w wymiarze ekonomicznym. Dobrze, super, super. Super.